Oczywiście w każdym przypadku jest dziewczyna, nie? Naście lat temu tam poznałem prześliczną dziewczynę. Bardzo mądrą. Bardzo odważną. No i tak się okazało, że tam doszło do takiej sytuacji, że musieliśmy się rozstać, nie? No, na jakiś czas. No jak z tą dziewczyną, żeśmy się musieli na jakiś czas rozstać, to ja nie wiedziałem, co z sobą zrobić, nie? No. A, ona w międzyczasie się dostała na studia, to ja, żeby nie być, że tak powiem, gorszy, no to też na te studia się tam dostałem, na Politechnikę Gdańską, na Wydział Elektroniki, na tego, nie? Ale to jeszcze było wszystko w porządku, nie? No ale za jakieś tam parę, tam pół roku czy coś takiego tam się wszystko skończyło. Znaczy nie skończyło, no ale tam tak powiedzmy, nie? Zrezygnowałem ze studiów. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. No bo tu taka sytuacja nieciekawa. No i w międzyczasie tam powstał KOR, powstał to tamto, te różne ruch obrony praw człowieka i obywatela, tam tego, nie? No tu z Gwiazdą akurat się poznałem. No to się zaangażowałem po prostu, bo mówię, no co z tym swoim życiem zrobić, do jasnej cholery, no co z tym życiem swoim zrobić, nie? Na tego, jak tu dalej tam, na tego, nie? To przynajmniej może się przydam, mówię. I tak sobie pomyślałem, że a czy mnie zabiją, czy mnie nie zabiją, to mi było obojętne, nie? To ja zabiją, to zabiją mnie, no to... So I'm gonna make it without friends.